Raz na wozie, raz pod wozem. Z reguły jest tak, że coś planujemy i wydaje nam się, że wszystko idzie w jak najlepszym porządku, ale w przypadku niektórych dyscyplin nie do końca tak jest. I może nawet lepiej, bo dzięki temu jesteśmy pełni przeróżnych zaskoczeń. O co chodzi? No właśnie, za chwilę się wszystkiego dowiecie. Granice sportu, kolejny rozdział, Bartłomiej Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco. Tak trochę radiowo zabrzmiałem, wiem. Nigdy w radiu nie byłem, nigdy w radiu nie pracowałem, nie licząc Radia Gol oczywiście. Ale słyszałem od jednej osoby, że mam bardzo radiowy wokal i bardzo radiowe zacięcie. Tą osobą był Adam Fabisiewicz, który jest współprowadzącym Granic Sportu, a personalnie moim przyjacielem. Adamie, możesz potwierdzić te słowa? Bo ja pamiętam dokładnie, chyba nawet kiedy to powiedziałeś. Słuchaj, no wokaliza taka, że mucha nie siada. No ja potwierdzam to i mam ku temu pewien mandat, ponieważ ja akurat w radiu się udzielałem, pracowałem, spikerowałem, prowadziłem audycję, czytałem newsy, więc no coś o emisji głosu wiem i wiem, jaką trzeba drogę przejść, żeby się na antenę w profesjonalnym radiu dostać i muszę ci powiedzieć, że to jest wciąż prawda. No, masz dobry głos, no, ale trudno nie mieć dobrego głosu, jeśli się przez parę ładnych lat śpiewało w chórze i pracowało mocno nad tą wokalizą. Z jednej strony coś dostałeś od losu, ale potem musiałeś bardzo mocno pracować nad tym, żeby to utrzymać. Więc masz coś wspólnego w dużej mierze z naszą Igą Świątek, która też musiała bardzo mocno pracować, żeby talent, który niewątpliwie od losu dostała, no potem przekuć na takie fantastyczne wyniki sportowe, jakie widzieliśmy podczas turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa. Fantastyczna sprawa. Dokładnie. I myślę, że to jest część odpowiedzi na to pytanie ze wstępu. O co chodzi z tymi zaskoczeniami? Bo obstawiam, że niewiele osób, oczywiście poza rodziną i najbliższymi z otoczenia Igi Świątek, obstawiało od samego początku, że Idze się uda wygrać we French Open. Myślę, że może śladowa ilość osób obstawiała, że właśnie Iga dojdzie tam, gdzie no zaszła, czyli już ma ten puchar, dzierży go, już się nim chwaliła na przeróżnych zdjęciach na portalach społecznościowych. Oczywiście z całego serca gratulujemy, bo to jest pierwszy polski sportowiec, który zgarnął turniej, który wygrał w turnieju wielkoszlemowym, ale w formule singla, ponieważ w formule debla wygrywał Wojciech Fibak, dwukrotnie Łukasz Kubot, z tego co pamiętam. No i Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska też wygrywały wielkoszlemowe turnieje, ale w formule juniorskiej. To jest ta delikatna różnica. Z tym, że Agnieszka Radwańska była najbliżej sięgnięcia trofeum wielkoszlemowego, tylko na drodze stanęła jej, z tego co pamiętam, Serena Williams podczas jednego z turniejów na kortach w Wimbledonie. Na Idze udało się zrobić coś, co już zostanie z nią na zawsze. Jest pierwsza, jeżeli chodzi o singla w polskim tenisie, która zgarnęła wielkoszlemowy puchar. No i co? Gratulacje, ja biję brawa. Ja się do tych braw dołączam równie mocno i namiętnie. Dodam tylko do tego, co mówiłeś o triumfatorach i triumfatorkach w turnieju wielkoszlemowych, w turniejach wielkoszlemowych wśród Polek i Polaków, to trzeba dodać postać jeszcze jednej tenisistki, a mianowicie Jadwigi Jędrzejowskiej, czyli kobiety, która była absolutną hegemonką w polskim tenisie ziemnym jeszcze przed wojną, przed II wojną światową, potem po wojnie. Jadwiga Jędrzejowska trzykrotnie grała w finale turniejów wielkoszlemowych. W grze pojedynczej w 1938 roku na kortach nowojorskich w otwartych mistrzostwach USA, czyli po prostu US Open, wówczas przegrała finał singlowy w 1937 roku. W tym samym roku grała też jako finalistka French Open w grze
w grze pojedynczej. To były jej wielkie sukcesy. To jest rok 39, tuż przed wojną też, więc to jest wielka sprawa. No ale też trzeba powiedzieć, że grała w turnieju deblowym w wielkim finale i ten wielki finał Rolanda Garrosa w grze podwójnej w 39 roku Jadwiga Jędrzejowska wygrała, więc to też jest duży, duży sukces, o którym nie powiedziałeś. Taka garść historii, którą warto przy tej okazji przytoczyć. No ale sukces Igi Świątek jest zdecydowanie sukcesem bezprecedensowym. Ja mówiłem to już w zeszłym tygodniu, ale powtórzę teraz. Iga Świątek urodziła się i mieszka w Raszynie, czy pochodzi z Raszyna, teraz już mieszka, w zasadzie jest obywatelką świata przez zawód, jaki wykonuje. No ale mieszka w Raszynie, czyli nieopodal mnie, i ja kiedyś kilka lat temu, jeszcze pracując dla lokalnej redakcji, miałem okazję śledzić, pisać nawet artykuł na jej temat. Już wtedy to była bardzo dobrze zapowiadająca się dziewczynka wtedy, no bo Iga Świątek, dodajmy, ma 19 lat skończone. Ona niedawno pisała maturę, na przykład, widzisz, tak wielkie sukcesy sportowe odnosząc, napisała maturę z matematyki na 100%. Wyobrażasz sobie, jak to jest utalentowana dziewczyna, skoro potrafi godzić karierę sportową na tak wysokim poziomie z nauką, to się naprawdę chwali, bo wiemy, śledząc szczególnie amerykański sport, jak dużym często problemem jest godzenie talentu sportowego i dokonań na arenach różnych gier z nauką, że to jest trudne do pogodzenia, że często ci najlepsi sportowo ludzie są przepychani przez sito edukacyjne, a niestety później tego poziomu edukacyjnego w życiu najnormalniej w świecie brakuje. A tutaj Iga jednak dba o swój wszechstronny rozwój i to tym bardziej się jej chwali, pokazuje jej dojrzałość. Widzisz, bo jeżeli na przykład nie pójdzie w jedną stronę, to zawsze ma zabezpieczenie w postaci edukacji i zawsze coś z tym może zrobić. Dalej, mówisz, że miała 100% na maturze z matematyki, czyli miała 8% więcej ode mnie. A no to też byłeś kozakiem. No ja wprawdzie w liceum matematykę ogarniałem dosyć dobrze, ale nie pisałem jej na maturze, jednak poszedłem w kierunku przedmiotów humanistycznych pisanych, wszystko oczywiście na rozszerzonych poziomach, już teraz procentów nie pamiętam, ale to nie były jakieś wartości stuprocentowe, były przyzwoite, ale nie... Wiesz, ja nigdy nie miałem umysłu, który wpasowywał się w klucz odpowiedzi, tylko zawsze starałem się myśleć kreatywnie, zawsze bardziej cieszyły mnie zadania, które pozwalały kreatywnie wykorzystywać zasób wiedzy i tak dalej, więc ja bym był idealnym typem do napisania eseju według starej matury na przykład. Pisałeś wypracowanie i musiałeś wykorzystać wiedzę o z danego tematu, z różnej literatury i tak dalej właśnie w wypracowaniu, które piszesz, więc to byłaby dla mnie lepsza formuła, natomiast z pewnością, nawiązując już do Igi, bo jesteśmy jednak w podcaście sportowym, a nie w biuletynie Ministerstwa Edukacji Narodowej, chociaż niedawno mieliśmy Dzień Edukacji Narodowej, też warto to odnotować, no to jednak Iga zdecydowanie wykorzystała wszystkie swoje umiejętności i wiedzę sportową, talent sportowy i to, co wytrenowała bardzo mocno na korcie w tym turnieju. No, przez turniej przeszła w sumie jak burza, trzeba powiedzieć, bo nie straciła seta, grała jak stara wyjadaczka, nie dała się ponosić emocjom i nie miała wcale łatwej drabinki. No i nikt o zdrowych zmysłach nie mógł zakładać, że ona ten turniej wygra, bo była nierozstawiona. W pierwszej rundzie trafiła na Marketę Wądroszową, która była w zeszłym roku finalistką turnieju. Pokonała ją. Później grała przecież ze światową dwójką, czyli Simoną Halep, i jedynką z rozstawienia w tym turnieju. Zmiotła ją z kortu, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. No a w finale na zakończenie i na deser Sofia Kenin, która jest tenisistką też młodego pokolenia, bardzo nieobliczalną. Jest zdobywczynią już jednego szlema w tym sezonie, bo wygrała na początku sezonu w Australii, jak pamiętam, więc no, trudno tutaj mówić o tym, że jakby nie da się tego przewidzieć. No, da się, dało się przewidzieć, że Iga będzie w tym finale jednak
dobrą konkurentką. Dla mnie nie była faworytką, chociaż bookmacherzy twierdzili co innego. No ale mieli rację. Okazało się, że Iga jednak jest gotowa na ten sukces i bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Tak, jak najbardziej. No i życzymy dalszych sukcesów. To jest dopiero 19 lat. Ja się zastanawiam, bo kiedyś była taka reklama Nike'a, gdzie LeBron James spotkał się z Kylianem Mbappé-Lotenem. Czyli jakby nie patrzeć, nadziei światowej piłki nożnej, możemy już teraz to powiedzieć, bo chłopak już w wieku 17 lat robił na mnie ogromne wrażenie w barwach AS Monaco, no a teraz wiemy wszyscy, że on jest przecież mistrzem świata razem z reprezentacją Francji, to wyobrażam sobie coś takiego, jakby na przykład Iga spotkała się w jednym miejscu, no może nawet nie z Kylianem Mbappé, ale z człowiekiem, który też osiągnął wiele jako nastolatek, o, z takim Luką Doncicem, jakby się spotkała Iga. Myślę, że to by było dosyć ciekawe zderzenie dwóch różnych światów, ale wymagających ogromnej pracy, aby jednak osiągnąć zamierzony cel. No bo nie zapominajmy, że Luka Doncic jako nastolatek zgarnął Mistrzostwo Europy razem z reprezentacją Słowenii, a do tego dwa razy wygrywał mistrzostwo Euroligę wygrywał dwa razy. I mistrzostwo Hiszpanii to nawet nie chce mi się liczyć, ile razy wygrał. Ale ma wszystkie już chyba trofea, jeżeli chodzi o najmłodszego koszykarza w Europie. Więc to by było takie ciekawe zdarzenie. Oczywiście myślę, że wielu antagonistów, czy też malkontentów by mówiło, że no, co to za turniej, skoro nie grała Serena, skoro nie grała tamta, no, ale szczerze, wygrała, koniec, kropka. Serena grała, tylko wycofała się z powodu kontuzji ścięgna przed drugą rundą. I to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo Serena jest... Już to nie jest Serena, której się wszyscy boją i uciekają z kortu, kiedy ona wychodzi. Powiedzmy sobie szczerze, w tenisie przyszła nowa generacja tenisistek. Jest inaczej niż w męskim tenisie, gdzie wciąż rządzi wielka trójka, czyli Nadal, Federer i Djokovic. I tutaj się w zasadzie od lat nic nie zmienia. Nawet jak się pojawiają nowe nazwiska w stylu Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, teraz ostatnio Andrej Rublev wyskoczył bardzo dobrze, ale to wciąż jest na nich zdecydowanie za mało. Dominic Thiem też już finały wielkoszlemowe. Andy Murray? Miał na swoim koncie. No Andy Murray po kontuzji biodra, po operacji, nie może wrócić do formy. To już nie, już jakby jego nie zaliczam do tego panteonu bogów tenisowych w męskim wydaniu tego sportu. Natomiast oczywiście, kiedy Andy grał, no to był absolutnie do tego grona przeze mnie zaliczany i przez wszystkich, którzy się tenisem interesują. Natomiast to się zmieniło i tak po prostu jest, że no kontuzje go nie oszczędzały, to też przez lata forsowny trening i bardzo inwazyjny sposób grania, dobiegania do piłek, agresywny styl grania atakującej piłki. No to wszystko się złożyło na to, że po prostu biodro nie wytrzymało. Po prostu. I tutaj już Andy próbuje wracać, ale w tym roku przegrał ze Stanislasem Wawrinką w pierwszej rundzie i to nie był ten Andy Murray, którego znamy i lubimy też z tych jego morderczych, heroicznych spotkań. Akurat przegrał swój mecz, śledziłem to na LiveScore, Bartku, gdy wracaliśmy z Krakowa. I oni akurat grali swój mecz i nawet z ciekawości postawiłem taką drobną kwotę na Andy'ego, że wygra to spotkanie, bo był dobry kurs. I okazało się, że nie, że przegrał jednak gładko. Także tutaj cudów nie było, no ale ja mu bardzo mocno życzę, żeby wrócił do gry. Tak samo jak życzę Idze Świątek, żeby weszła do gry w nowym sezonie z bardzo dobrą formą. Bo jak widzę i to, jak się wypowiada, jak funkcjonuje w tej przestrzeni boomu na jej postać i to, co wykonała, widzę, że ona, jej sodówka raczej do głowy nie uderzy, że będzie się koncentrowała na tym, co ma robić i co umie robić najlepiej, i zrobi to w dobrej wierze, rzeczywiście najlepiej jak potrafi. Tutaj co do tego nie mam wątpliwości. Jeszcze słowo o turnieju męskim, bo
Zakończył się ten turniej oczywiście finałem, jakiego się wszyscy spodziewali i obstawiali, jakiego chcieli, czyli Nowak Dziokowicz jedynka z rozstawienia, jedynka w rankingu kontra Rafael Nadal, tutaj numer dwa. No ale wiadomo, niekwestionowany król kortów Rolanda Garrosa, szczególnie kortu Filipa Szatriera, kortu głównego, który no, Rafa gra w sposób niebotyczny. Wyobrażasz sobie, że przegrał tam tylko dwa mecze w całej karierze. Dwa mecze. 100 meczów wygrał, bo finał, który wygrał z Nowakiem Dziokowiczem, był setnym meczem. Tyle, że to był mecz no niesamowity absolutnie, bo Nowak Dziokowicz po prostu nie miał odpowiedzi na grę Nadala. Przegrał w trzech setach 6-0, 6-2. I dopiero w trzecim secie było troszeczkę rywalizacji, bo Nadal się, mam wrażenie, rozluźnił, troszeczkę zdekoncentrował. No nie jesteś w stanie grać na takich najwyższych obrotach przez cały mecz. Musi to rozluźnienie kiedyś przyjść. No w każdym razie Nadal udowodnił, że jest człowiekiem, że jest hegemonem tych kortów i to jest piękna historia, więc ja się z tego bardzo cieszę. Ja tak samo. No i życzymy kolejnych sukcesów wszystkim tenisistom, którzy mają przyjść i tych, którzy jeszcze chcą trochę pozdobywać, bo już w sumie ile Nadal ma tych trofeów wielkoszlemowych na swoim koncie? Siedzisz? Siedzę. Wygrał French Open po raz 13. 13. Natomiast dogonił dzięki temu zwycięstwu Rogera Federera, ma 20 tytułów wielkoszlemowych. 20. Jest jakiś rekord do pobicia teraz? No to właśnie Federer ma rekord 20 tytułów i Nadal ma rekord 20 tytułów. Teraz się panowie ścigają o to, żeby zdobyć tytuł numer 21. Dodam jeszcze tylko, że Dżokowicz ma tytułów 17 w tym momencie, więc też dużo mu nie brakuje przy jego formie i stałości gry. Pewnie da radę jeszcze powalczyć. Ja jeszcze o jednej rzeczy musimy powiedzieć, Bartku, o której nie powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, tak się ciesząc z sukcesu niechybnego wówczas Igi Świątek, bo ona już wtedy wiedziała, że będzie grała w półfinale. Natomiast my już wtedy wiedzieliśmy, a troszeczkę nam to umknęło, że Bartek z Marzlik po raz drugi z rzędu zdobył tytuł żużlowego mistrza świata, czyli w dyscyplinie, w której Polska jest też hegemonem i wielką marką od paru ładnych lat. To trzeba sobie oficjalnie i otwarcie powiedzieć. I w ten sposób Bartosz Zmarzlik zapisał się w panteonie gwiazd tego sportu, bo w erze Grand Prix tylko z tego, co wiemy, tylko Tony Rickardson rok po roku zdobywał tytuł, potrafił obronić tytuł i zrobił to dwukrotnie. I Nicky Pedersen. Bartek Zmarzlik jest trzecim takim zawodnikiem. Nie udało się to między innymi Gregowi Hancockowi, Tajowi Uffindenowi i tak dalej. No oczywiście w erze przed Grand Prix no to był wielki Ivan Mauger, który tego dokonywał. Był też Hans Nielsen między innymi. No było kilku wielkich żużlowców, którzy to w erze dawnych jazd na torze żużlowym potrafili robić. Natomiast w erze Grand Prix już tego nie uświadczyliśmy do czasów Bartka Zmarzlika i z tego bardzo, bardzo się cieszymy. Jak na tak, powiedzmy sobie szczerze, dziwny rok, to bardzo dużo sukcesów polskich sportowców mamy, bo o tym nawet mówiliśmy w Double Trouble razem z Krystianem, do czego oczywiście odsyłam i zachęcam do sprawdzenia. Jest wszystko na YouTubie i na Spotify'u. Ale tam zaczęliśmy się zastanawiać, komu należy się trofeum najlepszego sportowca za ten rok. I mieliśmy cztery kandydatury i nie wiedzieliśmy się na co zdecydować, bo mieliśmy właśnie Bartosza Zmarzlika, Roberta Lewandowskiego, Igę Świątek i Jana Błachowicza. I zastanawialiśmy się, kto mógłby tutaj zgarnąć, w jakiej kolejności. Nie doszliśmy do porozumienia w tej kwestii, więc z tej czwórki niech sobie słuchacze wybiorą po prostu. Tu jeszcze tylko dodam od siebie, że Błachowicz też by w tym gronie moim był, gdyby i byłby mocnym kandydatem do trójki, gdyby pokonał Jona Jonesa w tej walce, która pewnie dojdzie do skutku i ja na nią bardzo mocno czekam. Mam nadzieję, że John Jones się nie wydyga. No oczywiście brzmi to śmiesznie, no bo kto jak kto, ale
John Jones to jest człowiek, którego do tej pory wszyscy inni się bali, a nie on. Wiesz, moczyli łóżko przed walkami z Johnem Jonesem. Tymczasem, no, Błachowicz jest człowiekiem, który bez respektu podchodzi do tej ewentualnej walki, no i chwała mu za to, no daj, niech dadzą mu szansę, to on na pewno będzie chciał z niej skorzystać. Dokładnie. To co, przechodzimy do następnego punktu, naszego chyba ulubionego punktu, a przynajmniej do czasu Super Bowl będzie naszym ulubionym, czyli do NFL, bo już mamy 5 kolejek za sobą i co tam ciekawego wynalazłeś, poza tym, że Saints powrócili jak Feniks z popiołu i jednak Drew Brees pokazał, że żółto dziób nie może tutaj pokazywać pierwszych skrzypiec, jednak to Drew Brees musi ustanowić kolejne rekordy, no i po raz kolejny ustanowił rekordy. I to jeszcze bez Michaela Thomasa. To co będzie, jak Saints będą mieli Michaela Thomasa? To ja sobie nie wyobrażam tego. Pytanie, jakiego Michaela Thomasa będą mieli Saints, bo ja widziałem, wczoraj czytałem na The Athletic taki artykuł a propos Michaela Thomasa, no, że największym problemem, mimo ogromnej skali talentu, jaką posiada w swoim repertuarze i w sobie ten zawodnik, no to jest niesubordynacja, bo jednak no, Sean Payton i management odsunęli go od składu za niesubordynację. No jakby możemy się tylko domyślać, o co tam dokładnie chodziło, ale wiesz, no na pewno Sean Payton i jego ludzie to nie jest zespół, który by sobie dawał w kaszę dmuchać i pluć, no. Jakby nie widzę tego. Na pewno Michael Thomas ma za dużo do stracenia, żeby rozmienić to na drobne. Najlepszą odpowiedź na otrzymanie dobrego kontraktu dał Alvin Kamara. Od momentu, kiedy podpisał przedłużenie, gra po prostu jak znud i no i wyciąga często z Saints z bardzo dużych tarapatów. Teraz w tym meczu z Chargers, którzy chyba się lubują w sprawieniu kłopotów faworytom, bo to samo było z Chiefs przecież. No tak. No to teraz też bardzo dużo napędzili strachu Saints. Przecież do przerwy było 20-3. No i ten Justin Herbert, którego się troszeczkę w drugim rzędzie stawiało, quarterbacka z uczelni Oregon, za tymi wielkimi, tułą Tagovailoa, za Joe Burrow i za Chase'em Youngiem, też Edge'em z Washington Football Club. Nie mogę się przyzwyczaić. Jak to brzmi? Wciąż nie mogę się przyzwyczaić, to mi się kojarzy z jakimś piłką nożną albo coś. No dobrze, wróćmy do meritum. Ale nie bój się, bo nadal się spotkałem z tym, że jak oglądasz sobie film futbolowy, to w opisie filmu masz napisane, że piłkarze. Serio? No nadal, to w Polsce jeszcze nie, chyba nie przeszło do normalnego funkcjonowania, że no jednak jeżeli nie chcesz zrobić wtopy, to może zapytaj się kogoś, kto się zna. Ja wiem, że na przykład przed emisją filmu Big Mike tłumacze poszli po rozum do głowy i zapytali się po prostu ludzi, którzy się znają. Chyba nawet zapytali się tego prowadzącego NFL bloga o całą tę nomenklaturę futbolową, jak się nazywają kolejne pozycje i tak dalej. Nawet o nazwę uniwersytetów się zapytali. I rzeczywiście to było widać, że to tłumaczenie do filmu było dobrze zrobione. Natomiast wracając do meritum naszej rozmowy, no to rzeczywiście Saints mogą wiele ugrać, ale na razie mają problemy i dzisiaj wiedzą, że Super Bowl odbędzie się rok później, chyba 2025 na pewno. A nie w 24, dlatego że kolidowałoby to z karnawałem nowoorleańskim, Mardi Gras, i właśnie dlatego przeniesienie tego na następny rok. A z kolei wiemy też, to news dosyć świeży, bo na moment nagrywania tego podcastu nieco wcześniej, jest to news absolutnie świeży, sprzed kilkudziesięciu minut, że NFL zdecydowała o tym, aby w tym roku nie rozgrywać Pro Bowl, czyli meczu gwiazd ze względów wiadomych, epidemia, nie chcą ryzykować, zamiar jest podstawowy taki, aby dograć przede wszystkim sezon zasadniczy i rozegrać playoffy w miarę w spokoju. Zobaczymy, czy to się uda. No, chyba decyzja dobra, Bartku. Tak, jak najbardziej. No w tej sytuacji nie ma co ryzykować, nie ma tworzyć niepotrzebnych spięć i tak dalej, więc poczekamy jeszcze jeden rok do kolejnego Pro Bowl.
Tak, przejrzyjmy, przeglądając tę kolejkę dalej, to muszę ci powiedzieć, że no ja oczywiście zawsze, bo lubię tę drużynę i bardzo mocno przyglądam się w tym roku Chiefs znowu. I no to jest efekt déjà vu, no ten potencjał ekipy ogromny, a mecze trochę takie przechodzone, tak jak wydaje się, że Chiefs się wydawało, że mecz z Chargers wygra się sam, no nie wygrał się sam, musieli tam mocno się postarać, wtedy jeszcze się udało, wystarczyło tej bardzo fantastycznej ofensywy na Chargers, no ale Las Vegas Raiders uciekli troszkę za daleko i nie starczyło nawet geniuszu Mahomesa, który zresztą nie zagrał jakiegoś wielkiego spotkania tym razem, trzeba powiedzieć to wprost, ale zawaliła przede wszystkim defensywa Chiefs i przegrany mecz, który może w konsekwencji decydować o rozstawieniu i przewadze boiska na playoffy. No to jest duży problem. Pamiętasz taki mecz z zeszłego roku, gdzie oni frajersko, nie boję się użyć tego słowa, przegrali z Houston Texans. Taki mecz, którego nie powinni byli przegrać, a przegrali i potem okazało się, że być może ta porażka zdecydowała o niższym rozstawieniu na playoffy. No wtedy jakoś skończyło się dobrze dla tej drużyny. No ale skończyło się mistrzostwem, ale no, takich porażek chyba jednak lepiej unikać. Tak, tylko że akurat pamiętam, że o ustawieniu w ogóle w playoffach w AFC decydowało dwa spotkania, czyli spotkanie Chiefs z Chargers i spotkanie Patriots z Dolphins. I w przypadku tam korzystnych wyników po jednej, po drugiej stronie, to wychodziło w prostej linii to, że na przykład niektóre drużyny już miały z góry ustalone miejsce. Tutaj chodziło głównie o to, czy Chiefs, czy Patriots będą grali w dzikich kartach, czy też nie będą musieli i poczekają sobie na kolejkę dywizyjną. Wyszło na to, że przy zwycięstwie Chiefs z Chargers, zresztą fantastycznym zwycięstwie, i zwycięstwie w ostatnich sekundach Dolphins nad Patriots, okazało się już, że będzie to drugie miejsce dla Chiefs, a z dzikich kart będą musieli startować zawodnicy Patriots. Jeszcze wtedy z Tomem Bradym, to był jego ostatni sezon, a później wiemy historia z Tennessee Titans i fenomenalne i sensacyjne wyeliminowanie Patriots, przeciwko którym się nigdy nie stawiało. No właśnie, Miami Dolphins, i to jeszcze skarcili teraz finalistę tegorocznego Super Bowl. No dosyć zaskakujące to jest, no ale tak to wygląda, jeżeli nie masz podstawowego rozgrywającego i swojego chyba jednego z lepszych defensorów w składzie. Jimmy Garoppolo grał w tym meczu, tylko że wszedł jakby z ławki, grał limitowane minuty, no po kontuzji to zawsze jest duży kłopot dla quarterbacka wejść w spotkanie, ale ostatecznie to było jednak bez historii. Brak Nicka Bossa ewidentnie jest widoczny i ta drużyna troszeczkę straciła tożsamość, którą widzieliśmy w zeszłym sezonie, no bo przegrywać z Dolphins, no to i to jeszcze w takim stylu, no bo tam było ile? 43 do 19 chyba, tak? 17. No to wiesz, to jakby takie liczby nie robią dobrej roboty takiej organizacji, więc no Kyle Shanahan będzie miał co nad czym pracować. Tak, zdecydowanie, ale mieliśmy bardzo dużo takich spotkań na styku i takich, które przynajmniej mnie elektryzowały i to bardzo mocno. Na wstępie taki mecz, no niby się mówi, że w czwartek nie ma dobrych spotkań, co nie? No, że to jest taka jakaś dziwna klątwa, ale tam zawsze jakieś ochłapy się daje do oglądania dla Amerykanów. A tutaj proszę, Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers i Chicago, no kto by się spodziewał, że oni już 4 na 5 spotkań będą mieli wygranych, 20 do 19. Jets Cardinals to akurat pominę, bo to nie ma sensu o tym mówić. Steelers Eagles. Ja bardzo czekałem na to spotkanie i się nie zawiodłem. Zarówno jedna, jak i druga strona świetnie zagrała to spotkanie. Świetnie. To był piękny pojedynek, zarówno po stronie Pittsburgha, jak i po stronie Filadelfii. I ciekawi mnie, jak to dalej pójdzie, ponieważ Steelers są jedną z czterech organizacji, które jeszcze nie przegrały spotkania w tym sezonie. Eagles na razie balansują trochę na krawędzi, no ale czego możemy się spodziewać po NFC, NFC East, to jest akurat dywizja. Pech Daka Prescotta, chociaż i tak Cowboys wygrali z Giants, ledwo, ale wygrali. No i nie wiadomo, jak to dalej się pociągnie, no bo
Cowboys są bez swojego podstawowego rozgrywającego, no ale mimo wszystko miejmy nadzieję, że to się wydobrzeje. Mnóstwo życzeń o szybki powrót do zdrowia wysyłanych z całego świata. Seahawks Vikings, pewnie czekałeś na to spotkanie, aż je wystawię tutaj przed szereg, bo to jest kolejny raz, kiedy mówimy o Russellu Wilsonie jako o tym, który jest mocno niedoceniany, a już kurczę, ile razy można udowadniać, że jest się dobrym i wiesz, i unikać tego, bo Lamar Jackson, bo ktoś tam inny, bo coś jeszcze innego. Ja nie, żebym się czepiał specjalnie Lamara Jacksona, tylko dziwi mnie na przykład takie podejście, że ludzie patrzą tylko na tych nowych, świeżych, nie zauważając tego, że ci doświadczeni wyznaczają mniej więcej granice tego poziomu w rozegraniu w całej lidze NFL. No bo o Benie Roethlisbergerze nie powiedziałbyś, że jest słaby, bo wiesz doskonale, że on jest bardzo dobrym rozgrywającym. Pomimo tego, że już ma 37-8 lat na swoim karku, to kurczę, to jest nadal rozgrywający, którego należy się wystrzegać. No gdyby tak nie było, to Steelers byliby nie 5-0, tylko 0-5 w tym momencie. A jest jednak zupełnie inaczej. Seahawks też są 5-0, więc wszystko idzie w stronę jednak tych rozgrywających, których masz już od lat i o których jakości jesteś przekonany. I mało tego, mają doświadczenie mistrzowskie, bo zarówno Russell Wilson, jak i Ben Roethlisberger mają pierścień mistrzowski. Wygrali trofeum Vince'a Lombardiego już raz w swoim życiu. Więc za tym idzie też niesamowita jakość. To prawda, no jakby tutaj nic dodać, nic ująć do tego, co mówisz, no bo Russell Wilson już tyle razy pokazywał, że jest naprawdę kimś w tej drużynie, że to jakby system grania Seattle bazujący przede wszystkim na graniu defensywnym, graniu konserwatywnym, czyli bieganiu z piłką i stawianiu na grę z obrony, czyli ten... Ale pamiętajmy, że Legion of the Boom już się skończył, tam już nie ma Marshona Lyncha, który jest potworem i robi wszystko. Więc koncepcja Pita Carrolla też powinna troszeczkę właśnie się zmienić i wydaje się, że to w końcu powoli się dzieje, że w końcu składa się w ręce Russella Wilsona granie górą coraz więcej. No i to widać, no facet ma po prostu znakomite mecz do meczu passer rating. I to jest naprawdę bardzo budujące dla niego. Idzie, jak dla mnie na razie, bardzo pewnie w kierunku nagrody MVP. Pytanie tylko, jak to się skończy dla Seahawks. No, na razie mają idealny bilans, więc trudno przypuszczać, żeby i Wilsonowi się nie miało nie dostać. No bo też wyciągnął drużynę w ostatniej chwili znakomitym podaniem do Tylera Locketa, między innymi w tym ostatnim drive'ie dla drużyny. Zrobili to super, więc ja się bardzo cieszę, bo Seahawks to jest ekipa, która miała na przykład mnóstwo pecha w zeszłym roku, bo tak jak Chiefs mieli mnóstwo szczęścia z rozstawieniem, tak Seahawks, tak w zasadzie jeden przegrany mecz zdecydował o tym, że musieli grać w rundzie dzikich kart, chociaż powinni być spokojnie bez tego w playoffach z rozstawienia wyżej i grać w rundzie dywizyjnej, a niestety no, stało się inaczej. Z kolei mówisz o Daku Prescocie, no szkoda, wielka szkoda, no ale może to będzie czynnik, który trochę otrzeźwi Dallas Cowboys, pokaże im, że jednak nie jest w tym klubie za dobrze, że trzeba coś zmienić, że to, że się zgadzają słupki marketingowe i przychodowe, to nie wszystko, że trzeba jednak zainwestować w tę franczyzę, że trzeba zbudować system, który pozwoli drużynie wygrywać, że czasy Toma Landry'ego jako trenera, który urósł do legendy, już dawno, dawno minęły i trzeba budować coś nowego, to już nie jest połowa lat 90., w której Cowboys też byli bardzo mocną ekipą. Pamiętamy Troya Aikmana chociażby, tak? To były te czasy. Mm-hmm. No, ale to już było i nie wróci. Trzeba budować coś nowego. Trzeba budować. No i a czy twoim zdaniem coś zbudują nowego Titans, którzy są teraz w gazie? No, niedawno rozegrany mecz z Buffalo Bills, pojedynek Ryana Tannehilla z Joshem Allenem, wygrany przez Tannehilla. I powiem ci, że
Titans weszli w to spotkanie zaskakująco dobrze, tak jak Buffalo Bills byli upatrywani przed rozpoczęciem tego sezonu w ogóle jako czarny koń, to Titans kompletnie wyłączyli raz Josha Allena, bo tam były dwa interception na całe spotkanie i bardzo ostro walczyli zarówno defensywnie, jak i ofensywnie. Tam w zasadzie nie było czego zbierać, bo Titans grali tak jakby, nie wiem, grali przeciwko drużynie licealnej, a nie przeciwko zawodowym, wiesz, przeciwko profesjonalistom. No, zdecydowanie. Muszę ci uczciwie powiedzieć, że nie widziałem tego spotkania, więc trudno mi o nim opowiadać, natomiast bez wątpienia to jest efekt systematycznej pracy Mike'a Vrabela i tego, co robi z drużyną, i to nie jest przypadek, że w zeszłym roku w playoffach to właśnie Titans odprawili z kwitkiem New England Patriots z Tomem Brady'm jeszcze wtedy w składzie. Więc trzeba o tym pamiętać. Genialne biegi Derricka Henry'ego, ale trzeba było Derrickowi Henry'emu stworzyć odpowiednie warunki w systemie gry do tego, żeby mógł tak biegać. To nie jest tak, że masz po prostu dobrego biegacza i on sobie zawsze wybiega, co ma wybiegać. No, jesteśmy w latach 60., gdzie masz, nie wiem, Jima Browna, który ci jest po prostu genialnym biegaczem i zawsze znajdzie sobie ścieżkę. No. Futbol się sprofesjonalizował, jest bardzo taktyczny i każda linia jest, wie, co ma robić. Każdy zawodnik na boisku ma doskonałą inteligencję taktyczną i potrafi czytać zagrywki rywala, więc no tutaj mucha się nie przeciśnie, więc w takiej sytuacji, żeby twój zawodnik mógł coś zrobić, no to trzeba mu stworzyć do tego warunki. Mike Vrabel to skutecznie robi cały czas i bardzo się cieszę, bo na Titans mało kto stawiał przed tym sezonem tak otwarcie. Mówiono, że może oni coś tam zrobią, ale nie byli w tej pierwszej fali faworytów. Na pewno bilans bez porażki jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Dokładnie. A też po tej kolejce mam takie przemyślenie, że uważaj, bo nigdy nie wiesz, kiedy Aaron Donald może ci wskoczyć na plecy. Tak, rozmawialiśmy o tym, że Aaron Donald sakuje jak złoto, jak aż miło, no ale to jest bestia w defensywie, no tutaj oby tylko zdrowie mu dopisywało, bo ja twierdziłem, że Nick Bosa był jedynym dzisiaj gościem, no może, nie wiem, J.J. Watt jeszcze i może za jakiś czas Chase Young, oni troszeczkę różnią się ich zadania boiskowe, no ale to są wszystko elitarni defensorzy i oni mogą co może dorównać do poziomu Aarona Donalda, ale na razie to Aaron Donald wyznacza wysokość poprzeczki i ciągle trzeba powiedzieć, że ta poprzeczka jest wysoko zawieszona bardzo. To się zgadzam. No to co, w tym tygodniu w tę niedzielę będziemy mieli dosyć dużo ciekawych spotkań, no bo o ile Titans Texans może nie jest jakimś super emocjonującym pojedynkiem, no ale Steelers Browns, patrząc przez to, jak sobie dobrze radzą obie organizacje, że są w tej samej dywizji, to myślę, że pojedynek będzie całkiem przedni. To samo mógłbym powiedzieć też o pojedynku. No dobra, nawet jest dmuchany balonik mocno na ten mecz, no ale Patriots Broncos, no po przerwie Patriots wracają do gry. Tak samo Buccaneers Packers, to jest mecz, na który sprawdzian. Tak, to jest mecz, na który ja bym spoglądał pod kątem sytuacji, w której to wreszcie Aaron Rodgers ma, wydaje się, lepszą drużynę niż Tom Brady. To znaczy, wiesz, otoczenie graczy. Bo do tej pory się mówiło, że gdyby Aaron Rodgers dostał podobnych ludzi wokół siebie, jakich zawsze miał w karierze Tom Brady, to by Toma Brady'ego nakrył czapką i w ogóle robił znacznie większe rzeczy. Teraz doszliśmy do czasów, w których wydaje się, że Aaron Rodgers ma de facto lepszych ludzi wokół siebie niż w Tampie. Jednak. I pytanie, czy potwierdzi się ta hipoteza. Czy jednak będzie to znowu efekt zbyt mocno nadmuchanego balonika, który pęknie?
No, sprawdzimy, jak to będzie wszystko przebiegało. Tak samo pojedynek Buffalo Bills z Kansas City Chiefs. Tutaj taki protip dla niektórych, czy warto oglądać ten mecz? No, warto, jeżeli jest to mecz poniedziałkowy i będzie rozgrywany o godzinie 23 naszego czasu, więc no chociaż tę pierwszą połowę można obejrzeć, a później spać, jeżeli ktoś nie wytrzyma. Zresztą niech dobrą zapowiedzią tego meczu będzie elitarna defensywa kontra elitarna, multielitarna ofensywa, więc musi być ciekawie. Tak, zdecydowanie. A w sumie to najbardziej sobie ostrzy zęby na Bucks z Packers, tak? Tak, to jest mecz, który najbardziej mnie w tej kolejce był interesował. No to mnie też w sumie, ale na pewno ten mecz Steelers-Browns. Jakoś tak dziwnie Steelers mi się przyjemnie ogląda w tym sezonie. Wiesz, jak nie ma narzekającego na wszystko Antonio Browna i nie ma problemów u Big Bena, to myślę, że ta organizacja bardzo sobie może dobrze poradzić w tym sezonie. Zwłaszcza, że Juju jest w formie, to ja jestem zadowolony. Ciekawe, czy ta organizacja nie żałuje, że pozbyła się Le'Veona Bella, bo wiemy już, że Le'Veon Bell został zwolniony z New York Jets i będzie szukał sobie klubu. To był akurat dziwny ruch ze strony managementu Jets, bo wydawało się, że oni mogą spokojnie Bella przetrzymać do okienka i jeszcze na nim zarobić. Tymczasem on został zwolniony w trakcie sezonu i w zasadzie nic na nim nie zarobił, muszą mu jeszcze wypłacić kontrakt, więc jest słabo trochę z punktu widzenia Jets, no ale Adam Gase i jego ludzie przyzwyczaili do tego, że ich decyzje często są co najmniej dziwne, więc tak to pozostawię. Inna sprawa, że Le'Veon Bell to mimo jakby trudności charakterologicznych, jakie może stwarzać, jest wciąż świetnym receiverem i pewnie świetnym biegaczem i pewnie trzeba brać pod uwagę, że ktoś go będzie chciał wyciągnąć. A obie organizacje z Nowego Jorku robią wszystko, żeby nie wygrać ani jednego spotkania w tym sezonie. Jak na razie bilans 0-5 zarówno u Giants, jak i u Jets. A tak możemy sobie poobstawiać, kto pierwszy wygra jakieś spotkanie w tym sezonie. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. No tak, prędzej czy później. Chociaż ja wiem, czy muszą wygrać, wiesz, Browns na przykład całymi seriami mieli sezony po zero na liczniku po stronie zwycięstw, więc ja bym nie powiedział, że jak się im trafił taki Gase, który kazus będzie drugim Hugh Jacksonem w Browns, no to będą przegrywać seryjnie i co? I nic się nie zmieni, no ale oczywiście życzymy jak najlepiej każdej drużynie, no bo chcielibyśmy oglądać dobre mecze, a szczególnie Giants, no to jest kawał historii futbolu. Dodam tylko, że to jest drużyna, która zaliczyła w całej historii ligi najwięcej występów w finałowym meczu, więc to trzeba jednak brać pod uwagę. Natomiast Jets też swoje trofea wygrywali. Jeszcze z Johna Mattem pamiętam ten mecz w 1969 roku. To dawne czasy, ale jednak warto o tym pamiętać, więc może Jets zostaną przywróceni na właściwe miejsce, ale nie spodziewam się, żeby to była zasługa Adama Gase'a czy tam Toma Floresa w Giants. No, jeżeli już miałaby być, to pewnie zasługa kogoś, kto zrobiłby z tej organizacji profesjonalną drużynę NFL. Bo jak na razie na profesjonalizmie to jest ciężko tam mówić o jakimkolwiek profesjonalizmie. Dobra, no to chyba na temat NFL nie mamy nic więcej do dodania, natomiast w MLB dzieją się spore rzeczy, to dosyć zaskakujące rzeczy. I to dopełnia odpowiedź na pytanie, o co chodzi z tym zaskoczeniem we wstępie. No bo zaskoczeniem jest to, że po pierwsze Tampa się dostała do finałów American League i rywalizuje z Houston Astros. Już po trzech meczach jest 3-0 dla Tampy, tak, w woli ścisłości, więc kolejne zaskoczenie. A z drugiej strony Dodgers z Atlantą Braves rywalizują, no i tak rywalizują, że po dwóch meczach Dodgers są 0-2. Jesteśmy w trakcie meczu numer 3, jak na razie Dodgers prowadzą 1-0, ale mecz trwa w najlepsze. Tak, i dodajmy, że mówimy to w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, a odbywa się to nieco wcześniej niż emisja, więc
więc pewnie nie dosiedzimy, Bartek, do końca tego meczu, bo wiemy, ile potrafią trwać spotkania baseballowe. Natomiast no, to jest jednak duża niespodzianka. Znaczy, ja się cieszę, bo dla mnie Braves byli faworytem i chciałem, żeby zrobili jak najlepsze wrażenie. No, ale na papierze faworytem byli Dodgers, byli New York Yankees, których już nie ma. No i dzieją się rzeczy, są jednak fantastyczne historie z home runami. Tych home runów był prawdziwy wysyp w meczach Atlanty z Dodgersami, więc no, tylko się cieszyć. Bardzo dobrze zaprezentował się Marcelo Ozuna. Bardzo, bardzo lubię tego gościa, lubię na niego patrzeć, lubię, jak odbija, więc cieszę się. No i zobaczymy, no, oby Atlanta awansowała. Bardzo w to wierzę. No tak. A obstawiasz, że jaki będzie finał? Bo musimy nasze typy teraz chyba mocno spolaryzować. No słuchaj, no to w tej sytuacji mało popularnie, może, że idę po linii najmniejszego oporu, no ale postawię na Atlanta Tampa. Na Atlantę z Tampą? Nie, no sądzę, nie sądzę, żeby Houston Astros dali radę to wyciągnąć ze stanu 0-3. Znaczy, w zasadzie może być już 0-4. No właśnie. Tampa już może, wiesz, szykować się do World Series w tym momencie, kiedy ten podcast trwa. Tym bardziej, że w meczu, wiesz, w meczu numer 3 Tampa wygrała 5-2, gdzie bardzo, wiesz, dwa punkty tylko po stronie, no jednak bardzo ofensywnej drużyny Astros, a oni tylko dwa punkty zdobyli, no bo znakomicie defensywnie się spisali gracze Tampy i to potrafią robić, więc wydaje mi się, że w takiej grze pozycyjnej, no jednak Astros nie czują się za dobrze i Tampa to dowiedzie, czy też dowiozła na moment, kiedy to nagrywam, kiedy to mówię, no to nie wiemy, jaki jest wynik, ale generalnie dla serii twierdzę, że będzie ona zapisana na koncie Tampa Bay Rays. No to w takim razie ja też muszę się zgodzić z tym typem Tampa Atlanta. No i ty pewnie będziesz chciał trzymać się z Braves do samego końca i pewnie byś chciał, żeby wygrali World Series 2020. No to ja będę po tej drugiej stronie, ale tylko ze względu na to, że chciałbym zobaczyć, czy faktycznie od kilku lat mamy taki kazus jednego miasta, które musi co najmniej w dwóch drużynowych dyscyplinach przodować, bo tak jak mieliśmy w zeszłym roku Waszyngton, jeżeli chodzi o Washington Mystics i o nie, to dwa lata temu było, Washington Mystics i Washington Nationals. I Washington Nationals. Tak teraz mamy sytuację, gdzie możemy mieć Tampa Bay Rays dołączającą do Tampa Bay Lightning, która już ma wygrany puchar Stanleya w NHL. Więc to by była ciekawa historia. Kto wie, może Buccaneers nawet wygrają. No tak, na pewno. I co jeszcze? No nie wiem, no. Tak, tak. Pomarzyć dobra rzecz, Bartek. Tak, tak. Pozytywne nastroje nam się udzielają, pomimo tego, że późna pora, kiedy to nagrywamy, ale co by nie było, staramy się ze wszystkich sił, aby przekazać wam jak najlepsze emocje od nas i jak najwięcej wigoru w tym czasie, kiedy tego słońca poniekąd brakuje i trzeba się suplementować witaminą D3, ewentualnie witaminą D3 i K2, jeżeli ktoś posiada w swoim zbiorze. No to co? No to kończymy w takim razie to kolejne wydanie Granic Sportu. Było bardzo ciekawie, było bardzo żywo, pomimo tego, że no MLB się kończy i w zasadzie będziemy rozmawiali o NFL głównie tutaj, chociaż nie do końca, bo jak już Adam nieraz wspominał, Granice Sportu niejedno mają imię, więc nie tylko Ameryka, ale także inne dyscypliny zagoszczą u nas w podcaście i tego możecie być pewni. Ja już teraz dziękuję Adamowi. Adam Fabisiewicz był razem ze mną. Dzięki. Dzięki serdeczne, no i mogę się tylko przyłączyć. Będę wyszukiwał niczym scout jakichś dobrych, łakomych kąsków, które potem będziemy wam serwować w granicach sportu. Tego możecie być pewni.
Trzymam za słowo. Bartłomiej Misztal, dziękuję wszystkim za uwagę i pamiętajcie, że słyszymy się w granicach sportu już za tydzień. Czwartek, godzina 19:00, tylko na Hot Take'u. Na razie!